Cześć, witam Cię serdecznie w programie Wise Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dzisiaj na Wise Tools będzie inny materiał. Dzisiaj pojawi się porównanie trzech aplikacji do prospectingu. Będę się starał krok po kroku przejść przez nie i porównywać i odnosić je do siebie, jak sobie radzą z konkretnymi zagadnieniami. Dlaczego akurat taka forma i takie nagranie? Otóż wiem, że bardzo często mierzycie się z tym, które narzędzie wybrać, do jakiej konkretnie, do jakiej formy działania, które dostarczy Wam najlepszą analitykę, które najlepiej poradzi sobie z wyszukiwaniem oraz które będzie miało jaką formę, czy integracji z LinkedInem, czy też budowania sekwencji. Dlatego, jeżeli dzisiaj stoisz przed wyborem bądź zmianą narzędzia do prospectingu, to sądzę, że ten materiał będzie dla Ciebie idealny, więc usiądź wygodnie, weź popcorn i zapraszam do części merytorycznej. Na pierwszy strzał wyszukiwanie kontaktów. Jak każde narzędzie sobie z tym poradzi? No i tutaj musieliśmy przyjąć pewne podstawowe założenie, jak je do siebie porównamy. Dlatego branża automotive, lokalizacja Polska, stanowisko dyrektor sprzedaży. Na ekranie wyświetla się już teraz pierwsze narzędzie i to jest Apollo. I uwaga, Apollo, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę i ludzi i firm, trzeba przyznać, że ma szalenie rozwinięte możliwości wyszukiwania. A zobaczymy, jak inni sobie radzą, ale tutaj naprawdę tych opcji jest ogrom. I proszę bardzo, include sales director, location i to bardzo ważne, lokalizacja tej osoby, a nie na przykład kwatera firmy, tak? Polska branża automotive. Ile mamy? 114 kontaktów. Teraz zobaczmy, co się dzieje w Luszy. Proszę bardzo. Contact location Polska, job title dyrektor sprzedaży i industry automotive. I uwaga, 169 kontaktów. Wow. Trzeba przyznać, że tutaj szacunek pełny. Super. No i zobaczmy, co Snowajo, sales director location Poland, industry automotive i co mamy? 53 kontakty. Ja się trochę zawiodłem. Teraz uwaga, w tym zestawieniu numerem 1 okazała się Lusza, 169 kontaktów, numerem 2 Apollo, 117, numerem 3 Snowajo. Różnice w wyszukiwarkach. Jeżeli chodzi o możliwości selekcji tutaj wyszukiwania, no to tutaj też Snowajo ma stosunkowo nowa jest ta możliwość, więc ma ich niedużo. Ma ich trochę więcej Lusza, no ale jeżeli chodzi o możliwości ustawiania tego łącznie z Buying Intent, najlepiej tutaj rzeczywiście najwięcej tych możliwości wchodzenia w głąb filtrowania ma Apollo. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Apollo dodało do swojej opcji Website Visitors. Lusza ani Snowajo tego póki co nie mają, czyli można dodać kod do swojej strony, dzięki czemu w wyszukiwaniu companies w Apollo będzie można utworzyć website visitors i będzie można zobaczyć firmy, które odwiedzały naszą stronę internetową. Bardzo przydatna rzecz. Czyli uwaga! Wszystko podsumowując, w zależności od tego, co dokładnie potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz bardzo dobrze wyszukiwać z jakiejś branży, może się okazać, że Lusza będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli chcesz to bardziej uszczelnić, na przykład jeszcze pójść w website visitors, Apollo, Snowajo, tutaj akurat przewagi konkurencyjnej jakoś specjalnie nie ma. Natomiast uwaga, muszę to zaznaczyć. Powinieneś tu wprowadzić własne dane i zobaczyć, bo może się okazać, że z inną branżą i z innym stanowiskiem wyniki będą zupełnie inne, więc warto przetestować. Jak już przetestujesz, daj znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekaw, jak to wyszło na Twoich wyszukiwaniach. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o sekwencję, zacznijmy od Apollo znowu. Create sequence from scratch celowo. Dajmy tutaj test 1, create. I teraz co my możemy zbudować? Zobaczcie, możemy robić na przykład automatic email, 30 minut po dodaniu kontaktu. Proszę bardzo, continue. Dodamy tutaj jakiegoś przykładowego maila niesamowicie rozbudowanego, save. I mamy, zobaczcie, automatic email będziemy widzieli również. Bardzo fajny ten edytor jest, bardzo przyjazny, bardzo
jasny, przynajmniej dla mnie. I tu mamy od razu, zobaczcie, ile na jakim mailu jest. Możemy też dodać testy AB, super. Możemy dodać manualnego maila, phone call, action items, więc poza automatycznymi mailami mamy też sekwencję działań. Super, brawo. Możemy też LinkedIn tasks dodać, zobaczcie. Prospecting to automate LinkedIn task, like sending connection requests and messages to increase engagement at scale. I tu możesz oczywiście poczytać więcej na ten temat, ale masz send connection request, send message, view profile, interact with post. Bardzo fajnie to działa, proszę bardzo, możemy dodać send connection request. Na przykład 3 dni później możemy dodać notatkę, pięknie. Tu możemy dodać body, że po prostu jeżeli będziemy wysyłać send connection request, to od razu z wiadomością. Save changes, proszę bardzo, wystarczy to włączyć i mamy dodany ten krok. I potem następne. I uwaga, jest to sekwencja zarazem i działań do prospectingu 1:1 i sekwencja do świetna do prospectingu masowego, do wysyłania po prostu tych maili. Mamy jeszcze możliwość automatyzacji work smarter, not harder. I możemy zrobić workflow, że na przykład kontakty nam się same na tą sekwencję zapiszą, jeżeli pojawi się jakiś wyzwalacz. Dodatkowa, bardzo ciekawa opcja. Zobaczmy, co się dzieje w Luszy. Engage. Znowu new sequence. From scratch. No i teraz tak, tytuł. Proszę OK. OK. Save. Co możemy dalej zrobić? Mamy pierwszego maila. Nie ma tu niestety, nie podaje wyników. Bardzo przejrzysty jest ten model budowania. Zobaczcie, compose, audience, schedule, review and activate, add email. No i teraz co możemy dodać? Zobaczcie, od razu się tworzy re, ok. Ok, jeden. Od razu wysłać test. No dobra, i mamy maila. 3 dni później możemy ustawić sobie na przykład, nie wiem, że to będzie 6 dni później, nie ma problemu. Bardzo łatwy, przyjazny edytor. Natomiast uwaga, co można zrobić, a czego nie? No można zrobić tylko maile, tylko automatyczne. Nie jesteśmy hours nawet, previous email. Nie jesteśmy w stanie zrobić żadnych zadań, czyli nie możemy zrobić sekwencji, czy to 1:1 sekwencji działań, tylko i wyłącznie sekwencje automatycznych maili. W niektórych przypadkach się doskonale sprawdzi, jeżeli ktoś po prostu prowadzi działania cold mailingowe, masowe do określonej bazy, super. To może bardzo dobrze zadziałać. Natomiast jeżeli chcemy ciut więcej, chcemy sekwencję działań, zadań otoczyć większym zaangażowaniem na LinkedIn i pójść tak nowoczesnym prospectingiem, to tutaj niestety Lusza no nie najlepiej sobie poradzi. Jako że oglądasz mój kanał, to pewnie interesujesz się tematyką narzędzi IT, ich roli w firmie i w codziennym życiu. Mam nadzieję, że subskrybujesz. Jeżeli nie, to teraz jest dobry moment, żeby to zmienić. I pamiętaj proszę, że wchodząc na wisetools.pl poczytasz tam dużo więcej o tym, co robimy, jak rozwiązujemy problemy naszych klientów oraz masz tam opcję na skorzystanie z bezpłatnej konsultacji. Do zobaczenia. Zobaczmy, co wydarzy się w Snowio. Campaigns. Nie chcę explore, ale można tutaj jeszcze włączyć sobie, zobaczyć tutorial. OK, bardzo fajnie, natomiast my sobie chcemy stworzyć po prostu sekwencję działań. Create from scratch. I teraz na pierwszy rzut oka wygląda wow, co to jest? A to jest po prostu budowa sekwencji prospectingowej. Wielki plus za to, że też jest sequence, zobaczcie prospect, sending options, review, super. To mi od razu maluje taki obraz, że aha, czyli będę szedł po prostu krokami. I teraz tu będzie ciut trudniej. Ale to jest mega ciekawa kwestia. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, start, weźmy e-mail, dodajmy sobie, co to ma być za e-mail. No, taki jak to wcześniej, ok, ok. Preview and test, save as template, możesz stworzyć template'y, świetnie. Zresztą tak jak w poprzednich aplikacjach. I zobaczcie, wysłał się e-mail, możemy dodać AB testy, w zupełności dokładnie to samo, co w Apollo, ale tutaj możemy jeszcze zrobić, zobaczcie, trigger. I to jest opcja, która absolutnie jest game changerem, jeżeli jesteś na takim poziomie prospectingowym, że chcesz iść w naprawdę zaawansowane kampanie. I uwaga, wysyłamy maila, trigger. Trigger polegający na tym, zobaczcie, czy otworzył tego maila, ile czekamy. Na przykład poczekamy 3 dni, a możesz też zrobić trigger,
czy kliknął w dany link. Ale zostawmy ten, czy otworzył tego maila. Zobaczcie. O, trigger, opened email, wait up to 3 days. Jeżeli otworzył, to możemy iść na LinkedIn. Absolutny sztos. Po prostu tylko trzeba wykupić wyższy pakiet i może view profile, like post, follow, send connection request, message. No mistrzostwo świata. A jeżeli nie otworzył tego maila, to możemy na przykład wysłać jeszcze follow-up. I teraz wyobraź sobie, że możesz tu budować sekwencję pewnych zależności, czy otworzył, czy nie otworzył. Zrób coś innego, jak otworzył, zrób coś innego, jak nie otworzył. Możesz to rozbudowywać w zależności od akcji, którą wykonała osoba zapisana. Możesz też to połączyć z LinkedInem. Jak widać, jest to nowa opcja, która absolutnie teraz zdobyła moje serce. Masz tu delay oraz masz goal, masz wynik, który chcesz na tym etapie dowieść. Super. Czyli tak, podsumowując, jeżeli chodzi o sekwencję, jeżeli potrzebujesz rozbudowanej wyszukiwarki, website visitors i sekwencję połączenia z LinkedInem, ale liniową, następującą jednym po drugim, czy to działań automatycznych, czy to właśnie jeden na jeden, Apollo może się naprawdę świetnie sprawdzić. Numer 2. Lusza. Świetne wyszukiwanie, tak jak już mówiliśmy, natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie mailowe, to tutaj mamy stosunkowo nową opcję, bo wcześniej to było narzędzie wyszukiwania, Engage, czyli sekwencje mailowe. Uwaga, wyłącznie mailowe, wyłącznie automatyczne, czyli cold mailing. Podstawowy, masowy cold mailing. Snowio wygrało tą walkę. Trzeba przyznać. Wygrało tą walkę. Snowio ma możliwość rozbudowanych kampanii zależnych od akcji, jakie wykonała osoba, czyli jeżeli otworzył maila, to coś innego, nie otworzył, to coś innego, przyjął zaproszenie, coś innego, nie przyjął, to coś innego. Mistrzostwo świata. Jak dodali do tego LinkedIna, to trzeba przyznać, że zdobyli moje serce. Jak nie było LinkedIna, to były to po prostu rozbudowane sekwencje mailowe. Czyli tak, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę, 2 punkty dla Luszy, punkt dla Apollo, 0 dla Snowio. Jeżeli chodzi o wysyłki mailowe, o sekwencje, o możliwość ich tworzenia, 2 punkty Snowio, punkt dla Apollo, no i tutaj niestety 0 dla Luszy. Dobra, idziemy dalej. Numer 3, połączenie z LinkedInem, wtyczki do Chrome, jeżeli chodzi o LinkedIna. No dobra, to wtyczki do LinkedIna. Wybrałem użytkownika na LinkedInie, widać już teraz na ekranie, Szymon Negacz. Zobaczymy, jak wtyczki pokażą i co potrafią, jeżeli chodzi o dodawanie osoby, pojedynczej osoby z LinkedIna. Apollo, Szymon Negacz ma dane, tu możemy zrobić access email, numer telefonu celowo, uwaga, to nie jest numer do Szymona. I teraz uwaga, access email, proszę, jest celowo też zmieniony mail, ale mamy tak, zapisany został właśnie do Apollo, możemy od razu go zapisać na sekwencję, mamy podstawowe, konkretne dane, firma Sellwise również, zobaczcie, od razu wszystko się pięknie zapisało. Możemy tu przeglądać, zobaczcie, technologies na stronie Sellwise, hiring, funding, takie podstawowe rzeczy, które on pozdobywał. Tu mamy, zobaczcie, cały zestaw ludzi, których on też znalazł przez tą stronę internetową. Activities, zobaczcie, co Apollo ma zapisane na temat aktywności, jakie dokonywane były z Szymonem, a możemy nawet dodać sobie notatkę, call, zobaczcie, akcję czy jakiś task na Szymonie i patrzymy, czy tu są jakiekolwiek taski związane ze mną i czy ja mogę sobie wykreować jeszcze jakiś task. Super, wtyczka działa szybko, bezproblemowo, pozwala nam zapisać tą osobę i od razu wysłać. A jak kliknę View Contact in Apollo, to proszę bardzo, od razu pokazuję Szymona Negacza ze wszystkimi danymi, czyli podobnie de facto jak przeglądaliśmy na tej wtyczce. Super, Apollo to bardzo fajnie działa. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Luszy.
Lusza poradziła sobie z tym zadaniem również bardzo ciekawie. Jest rozbudowana wtyczka. Szymon Negarz, zobaczcie, można go od razu podać do CRM-a, można go dodać do konkretnej listy, dodajmy go do listy, wybierzmy sobie, a nie mamy listy, no to zróbmy, nazwijmy ją lista, wiem, odkrywcze. No i proszę bardzo, zapisało nam Szymona na tą listę. View Contact in Lusha to za chwilę. Mamy wszystkie dane, zobaczcie, mamy dane o Sellwise, wszystkie, które on udało mu się pozyskać. Możemy zrobić search, zobaczcie, wyszukać to w ogóle kontakt, wow. A more, widzimy tutaj podstawowe rzeczy o ustawieniach tej wtyczki. Mogę ją przepiąć na lewo, na prawo. Więc nie ma tu dużo więcej możliwości. Natomiast jest jedna opcja, która mi się szalenie spodobała. Najpierw zobaczcie, kontakt saved Lusha. Zobaczmy ten kontakt w Luszy. Proszę. Lista, Szymon Negacz, mogę otagować. Mogę sobie podejrzeć podstawowe rzeczy. Mogę wejść z powrotem na LinkedIn profile. Mam... Zobaczcie firmę, wszystko jest. Ale wróćmy na LinkedIna i jest jeszcze jedna piękna rzecz, która mi się strasznie spodobała, o której już mówiłem. View similar contacts. Klikamy i teraz Lusha nas przenosi do swojej wyszukiwarki i sobie uzupełnia. Industry Education, Employee Headcount 51200, Contact Location Gliwice, Department General Management, Seniority C-Suite. Wyrzućmy może te Gliwice i zobaczmy, co się wydarzy, bo to można oczywiście zmieniać. I teraz zobaczcie, ja bym dodał jeszcze Poland i zobaczmy, jakie similar contacts do Szymona Negacza nam wyszukało. Imiona, nazwiska są wyszarzone, ale firmy się tu pojawiły. Jest bardzo ciekawe, jak można na podstawie znalezionego konta na LinkedInie od razu uzupełnić wyszukiwania i znaleźć sobie inne osoby. Ciekawa opcja, przetestuj. Polecam. No i zobaczmy ostatnia opcja to jest Snowajo i Snowajo, o, searching for prospect data, prospect found. Znalazło Szymona, świetnie i nic nam nie wyświetli więcej, tylko pozwala nam go zapisać. Create new list, nie uwierzycie, nazwę lista i zrobimy save. I co teraz? Zapisuje się. No i jest, zapisany. Możemy sobie teraz przejść na tą listę. No i proszę, jesteśmy na liście, inną wskazałem, jest Szymon Negacz, e-mail jest wyszerzony, można go tagować, można też podejrzeć dane. Jest dokładnie tak. I teraz jak mamy to podsumować, to tak, tutaj Lusha w mojej ocenie bezsprzecznie dwa punkty, bo jest dużo danych, wtyczka działa świetnie, pozwala nam ocenić nawet firmę, podejrzeć dane i jeszcze jest coś, co skradło moje serce, View Similar Contacts, pozwala te kryteria od razu umieścić w wyszukiwarce, super. Apollo, kurczę, no działa świetnie, jest ogrom danych, możesz studiować taski, notatki, nie ma się do czego przyczepić, też bym dał dwa punkty. No i Snowajo tutaj, no niestety, zero. Numer 4. Zobaczmy, jak sobie teraz poradzą z poszukiwaniem danych na stronach internetowych. Do tego używę strony sellwise.pl. Tak wygląda dodatek Extension Enablement. Możemy włączyć All Websites, ale uwaga, tu niestety tak dobrze nie będzie Manage. Tu możemy wykluczyć domeny, w których ma nie szukać, natomiast on w wyszukiwarce po prostu używa danych z domeny samodzielnie, danych ze strony. Nie pozwoli nam tego tutaj wprost wyszukać. Idziemy dalej. Numer 2. Lusha. Ways to work with Lusha, dashboard, Lusha extension, LinkedIn, Salesforce, Lusha everywhere. I to jest to samo co w Apollo. Nie mogę teraz na tej stronie konkretnej wyszukać. Po prostu jak w wyszukiwarkę w Luszy wpiszę, to on mi te dane też ze strony ściągnie samodzielnie. Extension będzie działał tylko w Salesforce i na LinkedInie. No i teraz zobaczmy, co będzie w Snowajo. Pyk. Searching. Proszę. All domains email. Znalazł. Piękne. Ale teraz uwaga. Coś jeszcze ciekawszego. Prospects. Wyszarzone są te maile, imiona i nazwiska celowo, ale zobaczcie. On tutaj znalazł ogrom prospektów.
Ja ich teraz kliknę save. Zapisuję ich na konkretną listę i mogę kliknąć go to list. I uwaga, znowu mamy wyszarzone imiona, nazwiska oraz maile. I teraz mam 15, których zaznaczyłem, 15 konkretnych prospektów z danej strony internetowej z adresami mailowymi i uwaga, z nazwami stanowisk. No absolutny sztos. Podsumowując, Snowajo 2 punkty, Lusza 0, Apollo 0. Lećmy dalej. Możliwości w tych systemach jest oczywiście ogrom, ale musielibyśmy tu siedzieć kilka godzin, więc ja staram się wyszczególnić podstawowe kategorie. Za nami już wyszukiwarka, za nami zaangażowanie, czyli sekwencje mailowe, za nami połączenie z LinkedInem, możliwość ściągania danych ze strony internetowej, przed nami jeszcze raporty oraz integracje. Myślę, że te podstawowe 6 kategorii pozwoli nam pokazać, która aplikacja może być lepsza, które narzędzie może być lepsze dla Ciebie i na przykład do Twojej branży. Więc zobaczmy, jak wyglądają raporty. Analityka, jeżeli chodzi o email engagement performance, jeżeli chodzi o Apollo, szalenie rozbudowana analityka i przyznam szczerze, że w wielu sytuacjach dość trudna, żeby ją rzeczywiście dobrze zbudować, ale zobaczcie, email activity by week, reps with most effective emails, most effective email templates, sequence stop, persony, naprawdę no, rozbudowane analityki. Możemy też budować dashboardy, możemy też tworzyć własne raporty, więc tutaj jeżeli chodzi o to, to naprawdę mam takie poczucie, że można rzeczywiście wyraportować konkretne, interesujące nas zagadnienia. Proszę bardzo, run, visualization, wszystkie sekwencje po kolei, jak działają. Czy ja mogę wybrać czas? Mogę oczywiście wybrać czas, więc weźmy na przykład ostatnie 12 miesięcy. Proszę bardzo, run. I co widzimy? I tu się pojawiły jakieś liczby, sekwencje maili, emails interested, coś tu się rzeczywiście pojawiło ciekawego. Ja mogę oczywiście wejść w daną sekwencję i co zobaczyć? Zobaczyć też jej konkretnej sekwencji raporty i konkretne maile i działania po kolei. Więc tutaj myślę, że nie powinno być specjalnym problemu. Zależy to tylko od wersji, którą po prostu posiadasz, jak ta analityka będzie rozbudowana, łącznie z tym, że w wyższych wersjach masz jeszcze możliwość ustawiania celów. Więc tutaj Apollo uważam, że poradzi nieźle. Trzeba tylko przyznać, że ta analityka nie jest tak przyjazna. Trzeba trochę czasu poświęcić, żeby rzeczywiście się z tym zapoznać. Zobaczmy, co się dzieje w tym zakresie w Luszy. No i tutaj niestety nie jestem w stanie do końca pokazać, jak ta analityka wygląda, bo nie mogę tego w wersji podstawowej, wersji testowej sprawdzić i pokazać. Niestety nie mam takiej możliwości, więc bardzo mi przykro, ale nie mogę tego dobrze zobaczyć. Jeżeli chodzi o dane sekwencje, analityka podstawowa, ile dostarczonych, ile otwartych, ile odpowiedzianych, ile bans odrzuceń, jak najbardziej jest. Rozbudowana analityka jest dostępna, natomiast dopiero jak wejdziemy już w tą rozbudowaną wersję narzędzia. Więc tutaj, no niestety. Jak to wygląda w Snowajo? Proszę bardzo, reports, jest to nowe. Dodatkowa funkcja pięknie pokazuje nam, zobaczcie, email, all campaigns, mogę też wybrać konkretną kampanię. Trzeba przyznać, że jest to zrobione dość przyjaźnie. Proszę, hourly, daily, weekly, monthly, email sent per campaign, email accounts, your team performance, wszystko tutaj po kolei jest. I email, i LinkedIn. I tutaj mamy naprawdę podane to w dość przystępnej formie i takie proste.
How we calculate statistics, nawet jest, zobaczcie, informacja. Jest tylko jeden pewien drobny minus, tutaj nie mogę budować żadnego własnego raportu, więc tu bym w tym zakresie widział taki po prostu no, minus, bo w niektórych przypadkach ja bym chciał jakieś dane połączyć. Więc teraz tak, Apollo. Jeżeli chodzi o analitykę, jest ona rozbudowana, nie jest może na pierwszy rzut oka tak turbo czytelna, ale jest rozbudowana, można to układać w dashboardy, widzieć na konkretnej sekwencji i budować własne raporty. Super, brawo, Apollo, 2 punkty. Jeżeli chodzi o Snowa i o Reports, są nowe, rozbudowane, ciekawie, podane w wstępnej formie, 1 punkt jak najbardziej. Jeżeli chodzi o Lusze, nie mogę tego przetestować, co mnie bardzo boli, więc 0. Bo nie chcę kupować kota w worku. Trzeba dodatkowo dodać, zanim pójdziemy w ostatnią jeszcze kategorię, że jeżeli chodzi o Snowa i Apollo, mają one bardzo podstawową funkcję CRM-a, którą pewnie w przyszłości będą rozwijać, bo już widać, że są pewne rozwinięcia, więc tutaj można, zobaczcie, deals w jednym i w drugim są. Na chwilę obecną przyznam szczerze, że ja bym się tym jakoś specjalnie nie zajmował, bo ja uważam, że CRM powinien być dużo bardziej rozbudowaną opcją. Natomiast chcę tylko zaznaczyć, że są takie możliwości. Okej, to mamy za nami 5 kategorii. 6. Automatyzacje. Idźmy jeszcze w tę kategorię. Wcześniej mi jakoś ona umknęła, jakim cudem. Ale kategoria 6, automatyzacje. Jeżeli chodzi o Apollo, jest workflows, nowy moduł, na przykład szukają konkretnego zagadnienia. Jeżeli szukają konkretnego zagadnienia, proszę bardzo, to możemy company location Poland, intent topics, content marketing agency, high score high, add to account list, update account status, action items, czyli absolutny sztos. Wyobraź sobie, że on znajduje firmy, które gdzieś w sieci wyszukują agencji marketingowej, dodaje ci ich na konkretną listę i daje ci zadanie, żebyś się im przyjrzał. Genialne, genialne po prostu, genialne. Polecam to przetestować, ale można na przykład właśnie zmienili pracę. Zobaczcie, edit workflows. Zobaczcie, to samo tutaj. Contacts who have changed jobs jest. Dodaj do listy kontaktowej, dodaj mnie jako kontakt ownera i dodaj do sekwencji zadań jeden na jeden, że będę miał sekwencję tasków, co mam z nimi wykonać. Genialne, genialne, po prostu wow. Lubię to, testuję to, jest to naprawdę ciekawa opcja, bo wyobraź sobie, ile rzeczy możesz zrobić takich, które ci się automatycznie, będzie ci się baza budować, dodawać, kampanie będą ci się wysyłać, taski dodawać, no. Piękne, naprawdę piękne. Zobaczmy, co się dzieje w Snowajo. Snowajo nie ma automatyzacji, ma jeszcze rzeczy, które wyróżnią je względem na przykład Apollo, czyli jest email verifier, o czym chcę tu powiedzieć przy okazji, że możemy weryfikować dodatkowo, czy ten adres e-mail jest prawidłowy. No i jest jeszcze możliwość zobaczyć, jaka jest dostarczalność z danego maila, czego też w Apollo tak wprost nie ma. Natomiast nie ma tak rozbudowanej opcji jak automatyzacja, przynajmniej na razie. W Luszy jest intent data, nie nazywałbym tego do końca automatyzacją, natomiast zobaczcie, ja mogę na przykład zrobić intent, wybrać sobie, że interesują się na przykład, proszę bardzo, plus na przykład advisory board, i proszę, wyświetlą mi się firmy, które on twierdzi, że tego szukały. Mogę nawet zrobić location revenue, czyli mogę to sprawdzić, potem wejść u employees i przejrzeć już daną firmę dokładniej. Czyli jest jakaś taka, powiedziałbym, podstawowa forma. Czyli jeżeli mamy dać punkty, to absolutna 2 dla Apollo. Dałbym tu 1 Luszy za to intent data, no i 0 Snowajo.
I mamy już ostatnią kategorię, którą wybrałem i tak ten materiał już jest naprawdę długi, ale chciałem starać się maksymalnie skoncentrować na tym, co kluczowe. Oczywiście są pewne różnice jeszcze, choćby w karcie kontaktu, karcie firmy, natomiast tu już warto to rozpoznać, czy komuś potrzebne są custom fields, rozbudowane karty, to będzie na przykład w Apollo, w Snowy of Lucy nie będzie to tak rozbudowane, natomiast będą inne dane, inne różnice, więc tu już musisz pewne rzeczy dopasować i ja nie jestem w stanie przejść przez wszystkie możliwe różnice i opcje, ale przez te podstawowe staram się jak mogę. Integracje. Na koniec integracje. Zobaczmy, jak tu sobie radzi Apollo. Integracja z Zoomem, super. Integracja z CRM-em, połączyliśmy z HubSpotem, działa świetnie i w jedną i w drugą stronę dane mogą przepływać. Kontakt odpisze, że chce na przykład się spotkać, ustawi się na nim konkretny status, kontakt od razu leci do CRM-a. Połączenie z Google Meetem, Microsoft Teams, Salesforce, świetnie. Nowe z Pipedrive'em, czyli mamy HubSpota, Pipedrive'a, Salesforce'a. Mamy jeszcze, zobaczcie, SendGrid, Mailgun, Outreach, Salesloft. Zapier oczywiście jest świetne API, Single Sign-On. Czy to wystarczy? Nie wiem, to zależy. Użytkownik HubSpota powie, że wystarczy, Pipedrive'a czy Salesforce'a również, ale innych CRM-ów pewnie powiedzą, że nie. Zobaczmy, jak to wygląda w Lucy. No, tutaj trzeba przyznać, że jest to mocno rozbudowane. Czyli Salesforce, Salesforce Sandbox, wow, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Outreach, Dynamics, Salesloft. Jest połączenie też z Gmailem, Outlookiem i Zapierem i to są wszystkie integracje. Czyli jest ich trochę mniej, ale mam wrażenie, że są takie bardziej konkretne, tak bym to nazwał, i mocne, bo jeżeli chodzi o CRM, to jest ich dokładnie, zobaczcie, 7. Sales Engagement Platform, Outreach i Salesloft, Revenue Software, Bullhorn, Email Service, Gmail i Outlook podstawowe, no i mamy konektor Zapier, więc jest to podane w takiej fajnej, przystępnej formie. Nie jest to też wszystko przez Zapiera, one są też połączone natywnie. I zobaczmy, jak jest w Snowy.io. LinkedIn, HubSpot, Pipedrive, Zapier, Calendly, Make, nie mogę tego wyfiltrować. LinkedIn Helper, Hyperice, Phantom Buster. No tu mamy Salesforce'a, HubSpot'a, Pipedrive'a, jeżeli chodzi o CRM. No to trzeba przyznać, podsumowując, że tak, Lusza 2 za integrację. Ma najbardziej rozbudowane, ma ich najwięcej. Jeden Apollo oraz jeden Snowy.io. Nie pozostaje mi nic innego, jak podsumować punktację i zobaczyć, jak te systemy, w których zakresach sobie poradziły. Jest to wyłącznie moja opinia, bazowałem na doświadczeniach i na, uwaga, siedmiu kategoriach, które ja do tego wyznaczyłem. Numer jeden to wyszukiwarka i tutaj Lusza miała 2 punkty, bo wyszukała najwięcej z tego zakresu. Apollo 1, Snowy.io 0. Dlaczego tak? Dlatego, że wybraliśmy Sales Director Polska i Automotive. W Twoim przypadku może być inaczej. Jak wyszukasz, będzie inaczej. Daj znać w komentarzu. Jeżeli chodzi o sekwencje mailowe, no to tu Snowy.io bezsprzecznie wygrało, miało 2 punkty, Apollo 1, bo miało dużo możliwości, Lusza 0. Jeżeli chodzi o połączenie z LinkedInem, wtyczkę do LinkedIna, Apollo Lusza po 2 punkty miał rozbudowaną, Lusza jeszcze View Similar Contacts, Snowy.io no 0, niestety. Jeżeli chodzi o połączenie ze stroną i ściąganie danych ze strony, Snowy.io absolutnie połknęło, ma możliwość ściągania prospektów od razu na listę, imię, nazwisko, stanowisko, maila, więc 2 punkty Lusza i Apollo 0, no niestety. Jeżeli chodzi o raporty, jak my tą analitykę możemy sprawdzać, mierzyć? No to tu Apollo ma najbardziej rozbudowaną dashboardy, własne raporty i na sekwencjach, i w analityce, więc 2 punkty. Snowy.io ma bardzo przystępną, ciekawą, nową analitykę, więc 1. No Lusza tutaj nas nie wpuściła do tego, kazała zupgrade'ować, więc 0, przykro mi. Jeżeli chodzi o automatyzację, Apollo ma moduł workflows, gdzie możesz automatyzować, więc ta praca stanie się łatwiejsza, możesz konkretne triggery, on wykona akcje. Wyobraź sobie, na przykład chce ktoś zmienić pracę,
od razu trafia na daną listę, trafia w sekwencję konkretnych tasków, więc 2 punkty. Lusza ma intent data, ma też te alerty, jeżeli chodzi chyba tylko o zmianę pracy, więc jest to dość ograniczone, ale idzie w dobrą stronę, brawo, więc 1 punkt. Snowajo nie ma, 0. Ostatnia kategoria, integracje, jakże istotna dla mnie integracje z zewnętrznymi narzędziami. Nie byłem w stanie wejść i ocenić każdej integracji, jak ona dokładnie funkcjonuje, ale choćby liczbę tych integracji, które wiem, że po prostu byłem w stanie dobrze sprawdzić. Apollo ma integrację z HubSpotem, z Pipedrive'em, z Salesforce'em, z podstawowymi CRM-ami. Nie jest tego najwięcej. Wiem, że z HubSpotem działa naprawdę ta integracja bardzo dobrze, więc tu 1 punkt. Lusza wygrała i pod kątem ich segmentowania, pod kątem ich liczby i liczby CRM-ów choćby 2 punkty. No i Snowajo ma ich mniej, dość podobnie jak Apollo, więc 1 punkt. No i teraz podsumujmy, wybierzmy zwycięzcę. Według tej punktacji, tych konkretnych kryteriów, uwaga, numer 3 to jest Snowajo. Brawo, 6 punktów. I teraz uwaga, numer 2 to jest Lusza. 7 punktów. No i wygrał Apollo z 9 punktami. Natomiast uwaga, warto przetestować te wszystkie narzędzia, sprawdzić, jak to się odnajdzie w Twojej buyer personie, w Twoim modelu pracy, w Twoim procesie prospektingowym, bo może się okazać, że Snowajo, które jest numerem 3, będzie dla Ciebie najlepsze, więc polecam testować, sprawdzać, piszcie w komentarzu, czy ta forma porównań Wam się podoba, czy materiał był ciekawy, czy też nie. Jeżeli masz uwagi, co można by w nim zmienić, żeby był jeszcze ciekawszy, to śmiało pisz. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. I pamiętaj, że jeżeli chcesz więcej, chcesz dopasować te narzędzia do swojej firmy, wiedzieć więcej, jak to wdrażać, łączyć z CRM-em już w konkretnym Twoim przypadku, pod tym filmem jest link do bezpłatnej konsultacji. Tam ja razem z moim zespołem bardzo chętnie Ci pomożemy. Do zobaczenia.